Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, gratuluję dobrego samopoczucia. Sytuacja stabilna w szpitalach, pacjent umarł. To dlatego, dlaczego jeżeli nie doprowadziliście do zrujnowania przez te 11 miesięcy ochrony zdrowia w Polsce, uderzacie w najsłabszych? Pacjenci, rehabilitanci są głęboko zaniepokojeni, bo przecież wczoraj wyrazili to protestem pod Sejmem, bo ograniczacie rehabilitację, odbieracie szczególne uprawnienia osobom z niepełnosprawnościami, o znacznym stopniu niepełnosprawności. Te przywileje mieli, przypomnę, od roku 2018. A nowy projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy świadczeń z zakresu rehabilitacji, marginalizuje i odbiera szczególne uprawnienia pacjentom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2025 roku jedynie 408 na 2752 podmioty będzie mogło realizować fizjoterapię domową. Istnieje duże ryzyko, że małe placówki ambulatoryjne nie mogąc realizować świadczeń domowych, będą musiały zakończyć swoją działalność. Tym samym pacjenci utracą możliwość swobodnego dostępu do świadczenia i wyboru świadczeniodawcy. Na bruk pójdą rehabilitanci, a pacjenci będą czekać w domu na rehabilitację. I to jest właśnie zapaść, Panie Ministrze. Jeszcze dziękuję raz powtarzam bardzo, pytanie, poseł. Dlaczego ograniczacie finanse dla tych najsłabszych?